jesienią na antenie TVN Fabuła pojawi się wasz program Zawieruchy przepis na kino. Jak to się stało, że znaleźliście się razem na planie? Myślę, że ogromną zasługą tego był sukces Grześka. Sukces kulinarny. Grześek wygrał Master szefa. Od, dzieci od dzieciaka gotował, od dziecka gotował, lubił to i gdzieś tam zawsze siedzieliśmy przy, przy mamie i lepiliśmy pierogi albo robiliśmy makaron, rozwałkowywaliśmy ciasto na makaron, które się później suszyło i trzeba było to wysuszyć, obracać i tak dalej. Albo farsz na pierogi się podielało yy, mięsny, ruski czy, czy jagodowy, yy, czy jagodzianki. Jest zresztą mi smaczek się narobiła, jestem na diecie. Aha. I, ale później on poszedł bardzo, bardzo, bardzo mocno w zupełnie inne rzeczy, natomiast ta kuchnia była cały czas jego bliska. Na pewno o tym gdzieś wspominał, ale, ale to jest niesamowite, jak właśnie można kreować swoją rzeczywistość i kreować przyszłość. Znamy to, coraz częściej się o tym mówi, że, że jesteśmy, jesteśmy kreatorem be, be creator of your reality, znaczy bądź kre, kreatorem swojej rzeczywistości. rzeczywistości, twórz, stwarzaj swoją rzeczywistość. Odważaj się mówić o tym, co chcesz. Co chcesz zrobić? To już mi kiedyś pani Ewa Brocka powiedziała, jak powiedziałem do niej, że chce zagrać żołnierza. A ona powiedziała, no ale panie Rafale, no dobrze, że Pan mówi to, bo skąd ja mam to wiedzieć? Trzeba mówić o marzeniach. Będziemy powtarzać, to się spełnią. Tak, tak, no tak jak tysiąc razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą, tak samo jak tysiąc razy powtórzone marzenie staje się rzeczywistością. A może przy dziewięćsetnym powtórzeniu danego marzenia okaże się, że wcale tego nie chcemy, bo przyszło do nas tyle innych rzeczy, które są większe niż to marzenie. Ale tak jak Natomiast na Grześka. W świętach na Wigilię jego żona Kasia dała mu fartuch Master Szefa. Tyle, że to było przed Master Szefem, rok czy dwa lata wcześniej. I dwa lata później on Siec zostaje zewnątrz. zwycięzcą, zdaje się, ósmej edycji Master Szefa, kolejnej edycji Master Szefa. I myślę, że po prostu trzeba iść za ciosem. I Grzesiek też jest otwarty. Grzesiek też jest cudownym bratem, z którym mamy różne i spięcia, i miłości, ale to chyba jest normalne w rodzinie. Natomiast faktycznie tutaj przed kamerą stanął na wysokości zadania. I, 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 i widać, było, widać było, że sobie. Że, to, to było niesamowite też dla mnie obserwować kogoś tak mi bliskiego, a zarazem. Y Osobę, która stoi przede mną przed kamerą i mamy improwizować, mamy pracować razem, mamy, mamy jak gdyby tworzyć coś razem, więc yy, myślę, że to się nam udało. Chciałbym w to yy, iść dalej. No a cóż, na no, państwo ocenią, czy to się udało, czy nie. Myślę, że warto oglądać <złynie> Zawieruchy. Przepis na kino.